Cześć, witajcie z tej strony, Świetam. Witam was w dzisiejszym odcinku Wiedźmina Trójki. Jesteśmy w tym samym miejscu co ostatnio, czyli jesteśmy tutaj właśnie, zabiliśmy południcę. Wróć do Odolana po nagrodę. Dobrze. Więc. No, sobie po prostu. A w sumie dobra. W sumie jest szybka podróż. Więc sobie tak. Zniszczony most. To sobie tutaj szybko wróci. Nie wiem, co ja zrobię. O kurde. Taki odcinek sobie po budynce rozwaliliśmy. Na drugim podejściu, no myślałem, że będzie podejść więcej. Może sobie schowam mieczek. Bo ten. Jak nie schowalibyśmy miecza, to byśmy biegali z mieczem po tym. Więc nie mam pojęcia, jakby to wyglądało. No już się pewnie. Zaatakowali, bo. Okej, okay. Bardzo się cieszę. No. Okej, bo tutaj to jest fajne. Ha, ukradę ci arenerię. No i co teraz powiesz? Nie zrobisz. Nie zrobisz. Co to jest? Wronie oko. Dobra. Skoro wronie oko, to też tak. Okej. Okay. Sprawa załatwiona. Studnie nawiedzał duch kobiety, którą tam zabito. Przegnałem go. Tylko żeby tak każdy niepogrzebany nieszczęśnik nie zaczynał straszyć, bo przez to pobojowisko kłopoty będą. Jakby co, polecam się na przyszłość. A póki co, Klara, Volker, mówią ci coś te imiona? Nie znam takich, ale słyszałem, jak nasza zielarka, Tomira, rozprawiała raz o jakiejś Klarze. Może o tę samą się rozchodzi. Wasza nagroda, mistrzu. Złoto, co dla Luby na posag zebrałem. Bez was ślubu i tak by nie dożyła. A teraz jest chociaż nadzieja. Ja się żenić już raczej nie będę. Nie zachowaj te pieniądze na ślub Luby. Wypijecie wtedy moje zdrowie. No właśnie. Dziękuję, mości Wiedźminie, za dobre serce i ciepłe słowo. Ale z pustymi rękoma was nie puszczę. Weźcie chociaż to, na szczęście. O, dostałem poziom na kis. Dobra. No i tak. Sorry, co tu dostałem? Ametyst. 120... Okej. Okay. Wiecie co, bo ametyst to jest naprawdę dobre, bo... Na przykład możemy sobie sprzedać ten ametyst i dostaniemy więcej. I tak. To mamy już to znaki. I ja bym sobie pod na znak Igni właśnie podtrasował, więc. I sobie tak wykupimy. Co ja to muszę tutaj? Dobra. No bo. Okej, okay, ametyst. No. W dodatku pokażę, czy ametyst jest nam do czegoś tak potrzebny. Najwyżej go sprzedamy. Tak. Alchemia, rzemiosło, dobra. Patrzę się na razie na ten ametyst i... Aha, bo to są takie... Aha, bo to co mogę tam przerobić, dobra. Nie, ale ten ametyst... Chyba, że to gdzieś w alchemii. Chociaż czy wątpię. Ametyst. Mogę to zrobić samą. Dobra. Okej, okay, mamy samą. Dobra. Nie ma tego. Nie ma po prostu tego, co to jest. Dam ona sobie go wrzucimy tutaj i tak. No i mamy sobie to trofeum. No, więc fajnie. Da.
dosyć dużo dostaliśmy. I tak, już nie mam poszukiwania. Przeczytaj protokół jakiś, dobra. Więc mamy jeszcze do poszukiwania. Dobra. List do Jennifer. Dobra. To protokół jest. Jest, protokół. O, nie chcę się tego czytać. Jak chcecie, to sobie musicie zatrzymać. Przewidzę mam nawet tutaj. No. Okej, okay, no to sobie. Ale nie wiecie. A sobie dobra. Mamy drugi level. Ale sobie do tamtego miejsca mocy podjedziemy, jak będziemy mieli wyższy ten level. Bo... Ale jesteś paskudny. Dobra, sobie szybko. No słabo, no tu jest. Strasznie Andrzejka tak, więc no. Właśnie, wiecie co? Musimy sobie znaleźć gulę. Ja sobie to pewnie poza nagraniem już zrobię. Ale gulę to jest bardzo ważna sprawa. Nie wiem, czy mówiłem wam w tamtym odcinku, ale jeśli znajdziemy jakąś gulę, to musimy go zabić, bo z guli możemy dostać taką rzecz jak ten. No i tutaj jest to dobra. To jest zaraz naszym. Pytanie, czy to... Chyba... Tak. Musimy najpierw zabić tamtego. I odpalić sobie to. Niksa. Od razu... Miec srebrny. Miejsce mocy. Mogę zrobić to. Ojej, ale... Jest strasznie wykoksony. O, uciekł. Dobra. Nice. Mamy miejsce mocy. O, i znak igły. Okej, dobra, więc sobie postać wzmocnimy. Okej, sobie wykusimy teraz znak igły. Dobra. Z Ardem mam. No. Tak jak myślałem. Coś mi się wydaje właśnie, że tak coś będzie. Już. Okej, on jest zbyt wykokszony, zbyt wykokszony jest. Dobra, wiecie co? Dobra, więc zrobimy to może tak, bo zapisało nam się po tym, więc pójdziemy, rozwalimy tego, rozwalimy go, weźmiemy sobie po prostu sobie weźmiemy ten, weźmiemy z tego miejsca mocy znak Igni i ten punkt umiejętności i sobie później gdzieś tam i sobie później pojedziemy już po czym zrobić te główne questy. Okej, jest tutaj dobra. Dobra, więc sobie tak, sobie szybko tam podjedziemy, bo... No i tu mam umiejętność, żeby postać. Kurde. Dobra. Znaki. Znak i... Dobra. No.
wczoraj, no czekaj, tak? Gdzie ja to zaznaczyłem? To jest tutaj. Ale. Ewentualnie ja sobie tą misję zrobię pod nagraniem. Szczerze, nie bardzo mi się. Chcę was zanudzać. Dobra, przepływam. No nie wiem, czy przepływanie jest szybsze niż jest inny na koniu, ale. Ale krótsza droga jest. Sobie zobaczymy. Dobra, 10 minut już jest. Okay. Źle się teleportnęła się. Mamy dowód, że podka się teleportuje. A wychodzi z prędkością światła przez wodę. Dalej, podka, dalej! Tak. Dobra, tutaj się musiałem tak płynąć. Czekam, aż mi się trochę HP zregeneruje. I lecimy go rozwalić. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Magia. To miejsce mocy. Dobra, dobra. Zawsze tego kombo trzeba nąć. On się, dobra, szybko bierzemy to i lecimy. Czekaj, co jeszcze było? No proszę. No proszę. Dobra, ale tam nie będziemy chodzili. My za to zwiększymy moc znaku Igni. Dobra. I lecimy sobie zrobić kolejną, bo jednak może mamy dobry ten ekwipunek, ale wiecie. Dalej. No jednak tamten jest jeszcze mocniejszy. Teraz może. Sobie zapiszmy. Dobra. Zapiszę sobie tutaj grę na tym tutaj. Czekaj, nie, bo to jest najczęściej. No sobie zapisałem. Mniej więcej po to, żeby sobie tutaj wrócić najwyżej i sobie, dobra, ale po prostu jedziemy sobie zapytać o Yennefer, tak, dalej, Yennefer, dalej. Yennefer, dobra, Yennefer, bo właśnie mam problem z tym, czy się mówi Yennefer czy Yennefer. Dalej. O ile wiem, to Yennefer, ale Yennefer to tak, wiecie, bardziej pasuje, bo tak się to powinno teoretycznie czytać, ale jednak idziemy zapytać o jedno. Okej. Zapytamy się ich. Zaraz mi się skończy też nagrywanie. Dobra. Obóz wojskowy. Miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy garnizonu. A wyglądam ci na miejscowego? Wyglądasz na kogoś, kto sprawia kłopoty. Wręcz przeciwnie. Ja je rozwiązuję. Jestem wiedźminem. Właśnie. Wiedźminem? Okej. Kapitan Peter Sargwynlew jest w wieży. Za bramą w prawo. Zgaduję, że kapitan będzie miał do mnie... Wierzy! Oj. Dobra, rzucam. Na wyglądy chyczę.
Thor? Ale dobra. Nie jest tak wiele. O, o, bo czekajcie. Właśnie. Aha, właśnie. Widzicie, bo ja mówiłem o tym. Po prostu sobie zapomniałem wzmocnić przedmiotu. Nie, nie będziemy gadali, bo... Nie znam żadnego hasła. I tak tu sobie po prostu chodzicie? Ciekawe po co? Cesarskie miecze liczyć? W armii takich stawia się na szafocie. A takich, co handlują wojskowym sprzętem? No właśnie. Widzę, że umiesz się licytować. A jak ci idzie targowanie się? Zarobi się. Bywaj. Okay. To ile wieś darzyta? I ile powietrze, wasza ekscelencjo? Spójrz mi na ręce. No spójrz. Widzisz te odciski? To nie są ręce żadnej ekscelencji, tylko rolnika. Więc rozmawiajmy jak chłop z chłopem. Ile możecie dać? 40 korców. Okay. Byłoby więcej, ale nasi, to jest, temercycy wcześniej już zabrali i... Dacie 30 i też będzie dobrze. No, przybijmy targu. Okay. Spodziewam się transportu niedługo. Dziękuję. Pięknie dziękuję. Poza sołtysem wzywałem to tylko kowala. Ogólnie Siemek jest chyba dobry. Krasnoluda. Trochę jesteś na niego za wysoki. Okej. Ciężko odmówić ci racji. Geralt z Rivii. Wiedźmin. Wadgern. To tłumaczy, nie czemu nie słyszałem kroków. Ale... Czego tu szukasz? Yennefer z Wengerbergu. Gdzie pojechała? To tajemnica wojskowa. Nie wywaliłeś mnie jeszcze za drzwi, nie wyzwałeś straży, czyli złożysz ofertę. Bo gdzieś chyba w okolicy zaląkł się Gryf. Zabij go, a wtedy zobaczę, co da się zrobić. A, czyli tak, dobra. Czemu tak ci zależy na tym Gryfie? Bo zależy mi na ludziach. Ta bestia zabiła już 9 osób, w tym kilku moich żołnierzy. Żeby ją utłuc, musiałbym wyprowadzić cały garnizon, przeczesać las, puścić nagonkę. A to niemożliwe. A co, za duża fatyga? Nie, za duże ryzyko. Nie mogę rozpraszać sił. Wojska temerskie zostały rozbite, ale ludzie tylko czekają, żeby chwycić za broń. W sprawie Gryfa mogę więc albo siedzieć z założonymi rękoma, albo nająć profesjonalistę. Znaczy, jeśli chodzi o deserterów, to już wszyscy chyba nie żyją. Umowa stoi, ale nim zacznę, parę pytań. Wiesz, gdzie Gryf może mieć leże? Najmniej w Bensacie. Z początku trzymał się Lisiego Boru. Wysłałem tam patrol, 5 młodych chłopaków. 2 dni później znalazł ich myśliwy. Gdyby nie nasze blachy, nie poznałbym ich. Od tego czasu Gryf atakuje, gdzie popadnie. Na wsi, na polach, na trakcie. Czyli porzucił legowisko. Trzeba zastawić pułapkę. Po tonie wnoszę, że to nie będzie proste. Czego ci trzeba? Muszę zdobyć pewne zioło na przynęty. Szakłak. Gryf wyczuje jego zapach z 10 mil. Szakłak. Pierwsze słyszę, ale nie jestem jeszcze zbyt biegły we wspólnym. Najpierw pewnie opanowałeś podstawowe zwroty. Ręce do góry, egzekucja. Nie, najpierw były powiedzenia. Okay. Na przykład nie igraj z ogniem. Idź do Tomiry. To zielarka, mieszka przy rozstajach. Pokieruję cię. Okej. Dobra. Potrzebuję więcej informacji o tym osobniku. Jakiej jest płci, czemu porzucił leże. Przyprowadzić świadków? Nie powiedzą nic ponad to, co już wiem. Muszę obejrzeć miejsce, gdzie zginęli twoi ludzie. Jak nazywa się myśliwy, który ich znalazł? Myszław. Ma chatę na południe od wsi, pod samym lasem. Pomocny człowiek. Chociaż nieco dziwny. To Mira i Myszław. Dzięki. Es zund, jak ten? Okej, udanego polowania. Pytaj myśliwego, gdzie znalazł ciała. 500 kudów.
Dobra. Ale bym sobie jeszcze medytnął trochę, bo... Bo jednak jest lepiej szukać jest myśliwego i tych innych. Jest jakaś brama? Jest, jest jednak jakaś brama, dobra. Wydawało mi się, że on... To jest inna brama, dobra. Super. Pierwszą przeskoczyłem, ale drugie to jest zbyt zniszczone, więc muszę się wrócić. Jestem assassin. I tak, nie mogę tutaj kradnąć, bo oni mnie zaczną bić. Więc naprawdę. Dobra, to tam. Idę na przykład. I płotka znowu. Wiecie co? Jako, że trochę to zajmie, więc ja się zamknę i wam to po prostu przyspieszę. Okej, okay, już jestem, więc pytamy się go tylko o tego, to jest wszystko i muszę już kończyć, więc... Pewnie poszedł polować. Ślady są świeże. Mysław dopiero co wyszedł z domu. Wiecie co... A, tutaj jest. A, króle się biją, chłopi. Więc nie będę na razie go... szukał, ale za to dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, róbcie sobie co tam chcecie, więc trzymajcie się, no i cześć, no i cześć.